ciężkich czasach trzeba stawiać na stabilne rozwiązania i sprawdzonych ludzi. Takimi ludźmi są studenci i absolwenci Wydziału Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Skąd to wiem? Bo sam jestem absolwentem, współpracuję z tą uczelnią od wielu, wielu lat i każda moja decyzja, czy w życiu prywatnym, czy zawodowym związana z tą uczelnią, zawsze kończyła się sukcesem. Jestem studentem drugiego roku SGGW na kierunku rolnictwo. Miałem ze sobą parę trudnych przedmiotów, którym podołałem. Łąkarstwo, hodowla i nasiennictwo. Były to przedmioty, które rozwinęły moją wiedzę. Na przykład jak mam stosować użytki zielone, krótkotrwałe w swoim gospodarstwie, tak? Bo prowadzę gospodarstwo krów mlecznych. Wiele mi to pomogło. Takiej wiedzy nie posiadamy w technikum. W technikum posiadamy wiedzę podstawową. Tutaj naprawdę fajnie to było rozwinięte, pokazane. Gospodarstwo w ten sposób, jakiej wiedzy dostałem, może pracować prężnie, może przynosić zyski, może się opłacać ekonomicznie, tylko trzeba to mądrze i powoli rozplanować, bo rolnictwo to nie jest łatwy kawałek chleba. To jest naprawdę wielkie wyzwanie. Na Wydziale Rolnictwa i Ekologii zdobyłam umiejętności teoretyczne i praktyczne, które bardzo pomagają mi w rozwoju mojej gospodarki oraz tych współpracujących z Agrowe. Umiejętności pomagają mi w wdrożeniu innowacji, które niezwykle poprawiają rentowność i wydolność finansową i ekonomiczną gospodarstw. Jestem studentką pierwszego roku rolnictwa na SGGW i bardzo się cieszę z tego wyboru, że tam poszłam. Na początku, jak szłam na SGGW, nie myślałam, że zostanę na tym kierunku, ale zostałam, ponieważ poznałam to rolnictwo głębiej, zobaczyłam, że to jest po prostu coś więcej niż tylko ludzie na polu i praca w polu. Jest to przede wszystkim hobby, są to ludzie z pasją, którzy chcą w tym żyć, chcą nieść lepsze rzeczy innym ludziom. Jest to również nie tylko praca ręczna i ciągłe bycie w terenie u zwierząt, w roślinach, tylko jest to również mechanizacja i automatyzacja. Moja rodzina nie jest w ogóle związana z rolnictwem, nikt w mojej rodzinie nie ma gospodarstwa i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że rolnictwo to jest coś, co dąży do ochrony środowiska i do redukcji zużycia nawozów, chemizacji, pestycydów i różnych rzeczy, które po prostu negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Praca rolnika przede wszystkim wpływa na rzecz społeczeństwa.